Cześć, cześć, siemano drodzy gracze, witam was w 47. odcinku serii Zagrajmy w Cyberpunk 2077. Ostatni film był taki na szybko, krótki, tam około 20 minut trwał. Wyjaśniam wam już od razu dlaczego. Ponieważ pojawiły się problemy z przesyłaniem na YouTube dłuższych filmów. Przesyłały się do pewnego momentu i się zawieszały. W każdym razie, w ostatnim odcinku wykonaliśmy sobie przede wszystkim misję Umarł Boss, Niech Żyje Boss, gdzie mieliśmy do czynienia z taką grupą skrajnych patriotów, takich narodowców, którzy tam na takim odludziu się bawili. No i byli chamscy, hałasowali, przeszkadzali, no i rozprawiliśmy się z nimi. Dodatkowo też, co bardzo ważne, odwiedziliśmy sobie śmietnisko, wysypisko śmieci i tam dwóch takich bandytów rozwaliliśmy, zebraliśmy dowody i też rozpracowaliśmy, rozbiliśmy grupę przestępczą grasującą na takiej platformie wydobywczej. Dobra, tyle z poprzedniego odcinka z historii Cyberpunka, lecimy dalej. Mamy tutaj trzech zbirów. Okej, leżą, zbieramy sobie graty z nich. Tutaj jeszcze zauważyłem, że jest skrzyneczka. Także ze względu na te problemy techniczne z przesyłaniem, żeby w ogóle filmy na ten moment były na kanale, z szacunku do widza chcę jak najbardziej regularnie dla was wypuszczać, to no niestety jestem zmuszony je skrócić. Będę tam badał ten temat, ten problem. A jak rozwiąże się ten problem, to wtedy będziemy mogli wrócić do dłuższych odcinków. Okej, mamy taki kontrakt, zlecenie na potwora. Jest to moim zdaniem, w moim przekonaniu, w moim odczuciu ewidentnie nawiązanie do Wiedźmina 3, gdzie Geralt z Rivii wybijał potwory, które zagrażały lokalnym mieszkańcom. No to tutaj też mamy do czynienia z podobnym motywem, tylko że pewnie tutaj chodzi o człowieka, który jest potworem i jest tyranem. Coś w tym stylu obstawiam. W każdym razie, moi mili, mamy 2 km do przejechania i zobaczymy sobie ten kontrakt. Pojawiło się też takie fajne zadanie szybkie. Zaraz możliwe, że sobie zrobimy ekstremalne wrażenia. Tam, gdzie mamy porozmawiać ze Stefanem. No w związku z tymi problemami, moi drodzy, nagrałem film. To, co teraz robimy, już raz nagrałem, no ale w wersji długiej nie chciało się to uploadować na YouTube'a, więc nagrywam drugi raz pocięte na mniejsze kawałki. No więc wiem, z czym tutaj mamy do czynienia. Nie jest to dla mnie też do końca komfortowe, bo zależało mi na tym, żeby te wrażenia przekazywać wam na spontanie. Że no oczywiście, co normalne i co właściwe, że ja przechodzę grę pierwszy raz, zderzam się z różnymi zadaniami, przeciwnikami. Jak się padnie, to padnie, jak się pokona, to pokona. I wszystko na bieżąco sobie skomentujemy fajnie. No ale tak się stało, jak się stało, że nagrany film właśnie na spontanie utknął. Więc trzeba to niestety powtarzać. Także nie robię absolutnie wam spoilerów, no bo to by była tragedia. Po prostu zapowiadam mniej więcej, czego się możecie spodziewać w odcinku. Tutaj nie powiem o tym zadaniu, o tym kontrakcie nic więcej. W każdym razie jedziemy do klubu. I to, że mamy się rozprawić z przeciwnikami, no to nie jest nic akurat odkrywczego, ani nic, co zepsuje wam frajdę. No i zadanie właśnie to ze Stefanem też to jest to, co możemy i będziemy sobie robić w najbliższym czasie, ale absolutnie nie wyprzedzam, jak to zadanie wygląda. Więc tak. Okej, tutaj ważne, żeby się tekstury doczytały. Mamy coś tutaj. Na ten moment możemy sobie wykonać, żeby dać chwilę czasu na doczytanie się gry.
Okej, mamy. I teraz kwestia tego, co jeszcze uda nam się dobić. Czy w ogóle co... O, mamy 1C. Mamy pierwszy i trzeci protokół. Dobra. Od razu sobie wykonajmy. Okej, możemy tutaj garaż sobie otworzyć. Ale się zburzył nam przeciwnik. Wracamy do starej, dobrej katany. Okej, przechodząc... no, niechcący to zadanie drugi raz. Nie spodziewałem się takiego obrotu spraw, że tutaj... do tego garażu wcześniej nie zauważyłem. Nic tutaj na mnie nie wyleciał z bronią. No ale dobra, niech wylatują. Niech jak najbardziej wylatują. To nam ułatwi sprawę. Gra się trochę przymula, przywiesza. Okej, moi mili. Wejście do klubu już mamy częściowo utorowane. Wybierzmy sobie gratyn z tych przeciwników. Przeciwnika to mamy na piętrze, to sobie chwilę poczekamy i do niego pójdziemy. Najpierw oczyścimy sobie to, co możemy. Dobra, z tego garażu nic więcej nie znajdziemy. Zróbmy sobie drugie hakowanie tych punktów hakowania. To zaraz sobie zobaczycie, że jest bardzo tutaj dużo. Okej, pójdźmy sobie drugim protokołem. Mamy, ciach, do widzenia. Okej. Troszeczkę musimy wolniej działać, bo gra się musi doczytywać. Dobra. Chodzimy sobie tutaj. Mamy znaleźć Jotaro. Nieśmiertelne karty mamy oczywiście. Żałuję, że te filmy w takiej krótkiej wersji jestem w stanie dla was wypuszczać, no bo lubię usiąść do gry, spory fragment sobie rozegrać czasowo, nie ten komfort taki czasowy. No niestety... Troszeczkę wam będę mógł nagrywać, a resztę będę musiał odpalać jako nowy filmik. Broń biała nam awansuje na 9 poziom, także sweet. Absolutnie sweet. Okej, musimy trochę tutaj obejść. Coś jeszcze mamy. No nie, ciekawe jakieś graty. Dobra. Miał przeciwnik jakiegoś baseballa. Okej, pan Jotaro zdaje się, że będzie na tym piętrze. Chociaż proszę, spójrzcie, że tutaj już nikogo za bardzo nie ma. Okej, tam ktoś jeszcze jest. Jest pan Jotaro, to jest ten pan w białym garniturze. Teraz mogę wam to powiedzieć. Mamy jeszcze jednego przeciwnika, zdaje się, wyżej. Okej, mamy walizeczkę. I tu hakowanko. Cyk. Cyk. I cyk. Dobra, środkowy protokół V2 jest.
Okej, okay. Zabierz ciało i opuść klub. No to posłusznie wykonujemy polecenia. Cyk, otwieramy sobie drzwi. Okej, tutaj trzeba uważać ze zbieraniem przedmiotów podczas niesienia ciała, bo możemy go nieodpowiednio klikając upuścić tego pana, no i później trzeba nie szukać lub go co chwila podnosić, no a to może być też upierdliwe jak na dłuższą metę. Okej, celujemy w trzeci protokół jak zawsze, najlepszy, najbardziej zaawansowany. Dobra, podnosimy pana, pana i lecimy dalej. Dobra, mamy katanę na wszelki wielki. Nożyczki chirurgiczne. To też jest przedmiot, który przebija się dosyć często w grze. Nawet jeśli nie zbieramy tych nożyczek, to no, czasem je widać. Okej, okay, klub wydaje się wyczyszczony, ale nie, mamy tutaj nową falę jeszcze obrońców. Także kładziemy. Jednego skurwysyna mniej, o to chodziło. Dzięki, zamykam kontrakt. Patrzcie, pan stoi. Sfrizował się nam. Okej. W ogóle to mogę wam teraz powiedzieć w normalnym wydaniu, ale widocznie coś tutaj się krzaczy. Powinniśmy tego pana wynieść tutaj. W każdym razie, obojętnie którą drogą, ale tutaj stoi autofiksera. Stoi autofiksera. I wkładamy go klasycznie do bagażnika, moi mili. No ale coś widocznie tutaj się... Nie miałem użyć apteczki, miałem wezwać motocykl, no ale... Czemu 100 metrów? A, dobra, podjeżdża. W każdym razie, moi mili, zróbmy sobie jeszcze, żeby wypełnić ten odcinek, to zadanie ekstremalne wrażenia właśnie ze Stefanem. Zaznaczamy sobie ten quest i tyle. Resztę dowiecie się już namacalnie, naocznie. Dobra. Trochę tak mamy rozrzucone te punkty. Ale właśnie w ten sposób postąpiłem przy poprzedniej wersji nagrania, że właśnie najpierw ten kontrakt z tym panem Jotaro, tylko że no niestety powinno być z tym autem fixera inaczej. Ale jest tak jak jest, kontrakt wykonany, jednego gnoja mniej na ulicach Night City i o to jak najbardziej chodzi. No i też tak postąpiłem właśnie, że sobie przejechałem tutaj do Stefana. Swoją drogą świetne jest to właśnie, mimo że mamy tutaj w uniwersum Cyberpunka w ogóle miasto amerykańskie, którym rządził cesarz Zarasaki. Więc w ogóle taki miks kulturowy mamy zaproponowany tutaj. Rok 2077, ludzie praktycznie pomodyfikowani na wszelakie różne sposoby. A trafiamy też motywy polskie. Nazwiska polskie się przewijały. Dobra, tu broni raczej potrzebować nie będziemy, tylko poczekajmy aż się zaczytają tekstury. Żebyśmy dobrze widzieli pana Stefana i dobrze widzieli wszystko. To jest to miejsce, ten bazarek, w którym byliśmy już z Riverem Wardem. O ile pamiętacie, i tutaj przy tym straganiku, przy tym o, rozmawialiśmy z kobietą. I też z
z panią Perales, Elizabeth Perales, żoną Jeffersona Peraleza. Rozmawialiśmy tutaj przy tej ladzie widocznej z przodu. Nie tak dawno się te wydarzenia działy, więc jak najbardziej pewnie pamiętacie. W każdym razie, Stefan już się doczytał. Czy możemy do niego sobie zagadać? Specjalna okazja! Okej. Okay. No dobra. Co tam masz? Dla ciebie? Coś z... A konkretnie? Najbardziej kurwa od... Okej, w każdym razie, pan Stefan ma do zaproponowania dla nas jakiś wyjątkowo wspaniały, szalony braindance. Skąd mam? I twierdzi, że go znalazł na śmietniku. Nawet nie wiesz, jakie na wysypisku można skarby znaleźć. Skarby ze śmietnika. I chce, ona śpiewa sobie za ten skarb swój braindance 16 tysięcy eurodolarów. Kupujemy to. Zaintrygowałeś mnie. Wydajemy zainteresowanie tym braindance'em. Za kilka baksów. Ale pan Stefan twierdzi, że to jest jakiś staromodny braindance i nie będzie dawał się odtworzyć na naszym odtwarzaczu, że za drobną dopłatą wypożyczy, czy też sprzeda nam swój odtwarzacz, który podobno za 4000, czyli łącznie 20 tysięcy euro dolarów ma na to pójść, na tą przyjemność, na tą frajdę. I tutaj weźmy sobie tą kwestię dialogową i wszystko zaraz się nam wyjaśni. Sorry, zapomniałem, ale możesz skorzystać z mojego sprzętu, serio, żaden problem. I co jeszcze? Spróbuj mnie jeszcze raz oszukać, to ciebie znajdą na śmietniku. W każdym razie, pan Stefan tutaj to jest cwaniaczek sobie, niezły cwaniucha, który chciał nas wpuścić w kabałę za 20 tysięcy eurodolarów. Chciał nam sprzedać w ogóle trefne, badziewie trefne gówno, ten braindance. I tak samo trefny odtwarzacz. W ogóle nic by z tego nie było, no a kupa kasy poszła. Czyli krętacz, oszust i naciągacz. Fajną rzecz, moi mili, jeszcze możemy zrobić właśnie tutaj, przy tym zadaniu z fabuły głównej, z wątku głównego spotkania z Tekamuro, mamy obok kartę Tarota. Więc pojedziemy sobie, ale oczywiście spotkanie z Tekamuro zignorujemy, ale wyczyścimy sobie przy okazji, bo bardzo blisko to mamy tą kartę Tarota. I no, z przymusu będziemy kończyć ten odcinek, żeby dało się go ładnie zaploadować do YouTube'a. Mamy tutaj miejsce spotkania z Takemurą, no ale je pomijamy. Mamy sobie tutaj taki zaułek z graciarnią i mamy do zeskanowania kartę. Karta Tarota zdobyta, arcykapłan. To jest ta karta, moi mili. Dobra, i sprawdźmy sobie ilość kart zdobytych na ten moment. Dwie w górnym wierszu, dwie w drugim wierszu, dwie w trzecim wierszu i czwarta. Także mamy 6, 7 kart. Zdaje się na 20. Co my mamy z tymi apteczkami? Dobra, od razu sobie możemy szybko przeskoczyć po tych zaułkach, sprawdzić, czy tutaj nic się nie kryje. Żadna ciekawostka, żaden easter egg, czy po prostu coś do zebrania. Zdaje się na to, że nie. Tutaj jedynie. Eurodolary. Ile? 93. Całkiem spoko. Praktycznie stówka wpada nam na konto. Więc tak, moi mili. Siadanie na barierce i czekanie na Tekamurę. Zostawiamy sobie na później jako wisienkę na torcie ten wątek fabularny. Bo też zdaje się, że on nie będzie się niedługo kończył. Więc najpierw sobie ogarniemy wszystko dookoła. W każdym razie, kończymy odcinek, moi mili. Serdecznie i pięknie dziękuję wam za uwagę przy poprzednich filmach. Przy tym również i oczywiście przy następnych też już z góry wam pięknie dziękuję. Przepraszam was za te problemy techniczne, że te odcinki będą takie krótsze, no ale no jesteśmy zmuszeni tak działać, żeby jednak cokolwiek się udało nam zrobić. Także życzę wam jak zawsze pięknego, cudownego dnia, mega super frajdy z grania, w cokolwiek gracie, bawcie się przy tym
świetnie i wybornie. No i trzymajcie się ciepło. Na razie. Hej, cześć.